to będzie trzymał. Mamy już 2014 rok. To już piąty rok kalendarzowy, w którym idziemy tą drogą. W marszach pamięci. W marszach sensem jest dotarcie do prawdy. Dotarcie do prawdy o katastrofie smoleńskiej, ale dotarcie także do prawdy o Polsce. Przywrócenie Polsce prawdy, bo Polska prawdy potrzebuje. Nowy rok. Trzeba składać życzenia. I te życzenia, życzenia wszelkiego sukcesu i tego naszego wspólnego sukcesu chciałem wszystkim przekazać. Ale nowy rok to także czas podziękowań. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy już od prawie 4 lat nie ustają w walce o prawdę. W walce z tymi, którzy chcą prawdę ukryć. Chciałem podziękować tym spod krzyża, którzy tak dzielnie tutaj nieustannie czuwają. Chciałem podziękować tym wśród polskich dziennikarzy, którzy rzeczywiście są dziennikarzami, czyli szukają prawdy. Podziękować Gazecie Polskiej, Klubom Gazety Polskiej, podziękować Radiu Maryja, podziękować Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, wszystkim tygodnikom, gazetom, Gazecie Codziennej, Polskiej Gazecie Codziennej, wszystkim jeszcze tym, którzy walczyli o to, by zamiar tych, którzy chcieli ukryć prawdę, się nie udał. By to, co powiedział dzisiejszy lokator tego pałacu, który za mną, emocje opadną, się nie stało. I nie stało się. I to jest już nasze wielkie zwycięstwo. Ale ten rok, rok 2014, przynosi nowe wyzwania. Przynosi nowe wyzwania, kiedy przemawiałem tutaj po wielokroć, to właściwie zawsze mówiłem, że jesteśmy przynajmniej o jeden krok bliżsi prawdy. I tak stało się i w ciągu tych ostatnich 31 dni. Ale mamy też zjawisko nowe. Mamy, można powiedzieć, kontruderzenie kłamstwa. Mamy ofensywę kłamstwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Mamy atak na uczonych. Mamy atak na tych wszystkich, którzy mają odwagę tą sprawę badać. Mają odwagę walczyć o prawdę, dążyć do prawdy. Niezależnie od tego, jaka ta prawda by była. I ten kontratak jest dzisiaj zdeterminowany, potężny. Musimy mu się oprzeć. Ten marsz dzisiejszego wieczora w fatalnej pogodzie, Państwa tu obecność jest dowodem na to, że z całą pewnością się nie cofniemy. Ale ten atak jest szerszy. Ten atak i słusznie podniósł to dzisiaj ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, który mówił do nas w kościele, który miał kazanie. Ten atak jest szerszy. To jest także atak na Kościół, bo Kościół jest przecież ostoją prawdy. Kościół jest ostoją narodu, a o walkę z narodem tu chodzi. Ten atak jest także wyjątkowo perfidny, wyjątkowo ostry. I też musimy wszyscy razem mu się opierać. Musimy go odeprzeć. Musimy go odeprzeć w kolejnych miesiącach, w kolejnych demonstracjach, w kolejnych aktach zbliżania się do prawdy, w kolejnych aktach uczczenia pamięci tych, którzy zginęli, uczczenia pamięci, świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej, Lecha Kaczyńskiego i wszystkich, którzy polegli. Musimy to uczynić. Przed nami 4. rocznica, przed nami wiele innych ważnych wydarzeń. Każde z nich powinno przybliżać nas do zwycięstwa. I powinno pokazywać tym, którzy dziś atakują z taką determinacją, że ich wysiłki są próżne, że przegrają, że prawda zwycięży, że Polska zwycięży.
odczytanie apelu, który wybrzmiewa co miesiąc w różnych miastach Polski, tam gdzie gromadzą się ludzie.